redaktorka z Ukrainy i najpierw chciałam powiedzieć Państwu dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Państwu. No, jestem takie szczęśliwa, jestem naprawdę takie szczęśliwa, że zaprosili mnie tutaj, żeby zagrała dla Państwa rolę prawdziwej Ukrainki, naprawdę. Jestem szczęśliwa, nawet nie zwracając uwagi na ten przykry epizodzie, gdy my z moimi kolegami z Polski zagrali dla Was scenę, usiedleni Ukraińcy, by zabrali mi gitarkę, ale nic mi nie szkodzi, naprawdę. Szanowni Państwo, wiem, że jeszcze niedobrze rozmawiam po polsku, ale proszę się nie martwić, będą napisy, proszę napisy. No i teraz, szanowni Państwo, zobaczcie co będzie, kiedy nasza bohaterka, czyli prawdziwa Ukrainka, czyli ja, spróbuję wracać do swojej ukochanej Lipkie, czyli do Polski, czyli do Unii Europejskiej, no po prostu do pierwszego świata. O, hejka kochanie. Ponieważ to jest spektakl polsko-ukraiński i mówię o tych relacjach i naszym zamiarem jest przedstawienie tego, jak na te relacje dziś wpływa polityka historyczna, pamięć różnych wydarzeń po obu stron granicy, więc od razu myślałam o tym, że chciałabym, żeby w ekipie... Prosimy o ciszę! Realizacyjnej były też osoby z Ukrainy, w związku z tym zaprosiliśmy Oksanę Czerkaszynę, aktorkę, i też Olgę Maciupę, dramaturzkę. A, ja zrozumiałam, to ja po prostu muszę zrobić koło! Tak! A, super, to będzie moja pierwsza pielgrzymka, przecież ja do tego Telewskiego trafię. Super! Posłuchaj, 160 km, chcesz iść? 160 km, weź, myśl, dobra? No, myśl! No słuchaj, Mateusz, no przecież jestem z Ukrainy, ale mam samochodę. Tak, dobra, tak. Nie, syrenkę kwadr mam. A teraz proszę Pani Małgorzata, proszę mój scenariusz, bo mam tam bardzo trudny monolog do zapomnienia. Ej, zaraz, moment. Co ty scenariusz też masz po polskiej stronie? No oczywiście mam, bo ja się zaprosili, bo nas napisali, co mam mówić, no. Ja jestem badaczem, pracuję na uniwersytecie i na co dzień zajmuję się badaniem mitów i pamięci zbiorowej, w związku z czym w zasadzie wykonałem tutaj dokładnie tę samą pracę, jaką na co dzień wykonuję pisząc książki albo ucząc studentów. Dostałem pewien materiał, bo spektakl opiera się na bardzo bogatym materiale źródłowym zebranym w Polsce i na Ukrainie. I moim zadaniem było usiąść razem z Kasią i Mirkiem i pomóc im jakoś ten materiał uporządkować wokół jakichś centralnych symboli czy figur. Takimi symbolami stały się dla nas na przykład drzewo i rzeka. Drzewo to jest to myślenie o pamięci, która nadaje nam trwałość, zakorzenia nas w pewnej rzeczywistości. No tymczasem ten spektakl pokazuje, że pamięć znacznie częściej okazuje się rzeką, czyli tą granicą, która nas dzieli, separuje od innych, która upraszcza nam wyobraźnię i sprawia, że wydaje nam się, że ci, którzy mieszkają na drugim brzegu, to zawsze jacyś inni, obcy, często gorsi. Przy tym wysiedlaniu to brali pod uwagę, jakiej narodowości jest ten ojciec, bo jak ojciec był Polakiem, to można było zostać, ale jak był Ukraińcem, to trzeba było wyjechać. Mojego ojca też mieli wysiedlić. Już był przygotowany do wywózki. Żona Polka, babka Polka, no ale ojciec Ukrainiec. Pojechali całą rodziną na dworzec, tylko że tam jeszcze raz dokumenty sprawdzili, tak patrzą. Żona Polka, babka Polka, to wyjątkowo pozwolili zostać. No to wrócili z tego dworca do domu, a tam wszystko rozszabrowane. Ponieważ moja rodzina to pochodzi z Podkarpacia, więc czułam, że właśnie tutaj jest potrzeba zrobienia takiego spektaklu. No i w związku z tym, że zbieraliśmy materiały reporterskie do spektaklu, to przy okazji właściwie można powiedzieć, powstał reportaż. Jestem naprawdę taka zazdrosna do Was, Polaków, do tych wszystkich Waszych imprez, gramów, festiwalów z okazji stulecia niepodległości. Kto wie, może jeżeli by nie zajęli nam Lwowa 100 lat temu, może by ja też teraz rozmawiała o stulecie niepodległości i może mój kraj wyglądał zupełnie inaczej. No a co ja Ci mogę powiedzieć, no, że co, trzeba było walczyć. No, a co ja wtedy mam powiedzieć, że trzeba było walczyć o tych 100 tysiące Polaków na Wołyniu, a nie teraz mieć pretensje? Ja się spotkałam z bardzo pozytywnymi opiniami, bo tylko takie do mnie przychodzą. Ale zdaję sobie oczywiście sprawę, że te opinie są różne i że ten spektakl też wzbudza kontrowersje.
W jakimś sensie się tego spodziewałam, choć naszym zamiarem było przede wszystkim to, żeby ten spektakl mówił o dialogu i też w jakimś sensie ten dialog na scenie reprezentował i zaczynał, realizował właściwie, co wydaje mi się, że się udało. Także mamy poczucie, że jednak takie stawianie sprawy, że coś jest antypolskie, czy proukraińskie, czy antyukraińskie, czy propolskie, bo oczywiście z ukraińskiej strony też można na to wbrew pozorom zupełnie inaczej spojrzeć, niż nam się wydaje na ten spektakl. I on w jakimś sensie wzbudza kontrowersje zarówno wśród Polaków, jak i wśród Ukraińców, ale to, o czym się staramy mówić, to, że taka polaryzacja nie ma sensu i że jedyną drogą do tego, żeby przestać mieć do siebie wzajemne żale o różne rzeczy, to jest o nich otwarcie rozmawiać. I wiadomo, że to boli. To boli nas. Różne rzeczy bolą Ukraińców i będą bolały, ale ten dialog jest możliwy wtedy, kiedy my ponad te swoje emocje przejdziemy i zaczniemy podchodzić do siebie życzliwie, słuchać siebie, mówić do siebie otwarcie, a wiadomo, nie zawsze musimy się zgodzić i to nie o to chodzi, że musimy powiedzieć tak, było tak i tak, nigdy tak pewnie się co do pewnych kwestii nie stanie. I myślę, że wyjściem z tej sytuacji jest zaakceptowanie tego faktu. Jest to temat bardzo emocjonujący, natomiast no, miałem okazję kilka razy w różnych wersjach, na różnych etapach przygotowywania widzieć ten spektakl i mam wrażenie, że on nie jest głosem po żadnej ze stron, on jest próbą pokazania, że nie musimy godzić się na świat podzielony rzeką, nie musimy mówić, że coś musi być albo propolskie, albo proukraińskie, możemy po prostu dać wybrzmieć różnym głosom i oddać w taki też reporterski sposób świat, w którym żyjemy, w świecie, w którym żyjemy. Nie zawsze jest tak, że w każdej sytuacji musimy rozstrzygać i przyznać komuś rację, stąd też ze sceny w trakcie spektaklu pada bardzo wiele różnych głosów, które wzajem sobie przeczą. Jeżeli ktoś przyjdzie bardzo silnie uprzedzony i będzie wsłuchiwał się tylko w część tych głosów, no to łatwo jest tak, żeby usłyszał to, czego się boi sam, to, co przyniósł ze sobą. Natomiast jeżeli damy rzeczywiście wybrzmieć tym głosom i wszystkich wysłuchamy, to nie jest spektakl, który daje jakiekolwiek odpowiedzi, ale może pozwala nam samym poukładać sobie w głowach jakoś pytania.